Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dzisiaj honorowy przewodniczący Solidarności w kieleckim MPK, poseł Bogdan Latosiński. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Panie przewodniczący, za dwa dni być może skończy się zamieszanie z rozstrzygnięciem przetargu na obsługę komunikacyjną Kielc. Pan nie ukrywa oczywiście, że liczy na to, że decyzja będzie korzystna dla MPK. Tak, oczywiście, no to już ten tak zwany kabaret, tylko podkreślam, w przykrym wykonaniu, bo to dotyczy publicznego transportu zbiorowego, trwa już od maja, bo pierwszy przetarg miał być w maju, później był przesunięty w czerwcu, 9 czerwca i od 9 czerwca od otwarcia ofert mamy już koniec roku. Załoga jest zniecierpliwiona, wiadomo, że to wpływa też na pracę pracowników, którzy są zaniepokojeni, bo tak jak powiedziałem, oferent przedstawił stawkę nierealną, nie posiada nic i to wychodzi z tych dokumentów, których już odtajniono, czyli zajezdnie. Dla nas niezrozumiałe jest, dla mnie osobiście szokujące. Uzasadnienie Krajowej Izby Odwoławczej do tego wyroku, do tej decyzji, do tego orzeczenia. Mam nadzieję, że sąd przeanalizuje wszystkie dokumenty i odwróci tą sytuację przynajmniej na tym etapie, że no nie można odrzucić, uzasadniając, że niewiarygodne są dokumenty prezydenta miasta Kielc z tego tytułu, że jest współwłaścicielem. Wyjaśnijmy, że chodzi o to, iż Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach odrzucił ofertę konkurenta MPK, czyli firmy Michalczewskiej za 12 z tego powodu, że uznał, po zresztą eksperckich analizach, że nie uda się w ciągu 5 miesięcy, tak jak jest zapisane w warunkach przetargu, stworzyć profesjonalnej bazy. Tak, właśnie o to chodzi. Krajowa Izba Odwoławcza przywróciła z powrotem firmę Michalczewską, uznając, że te dokumenty są niewiarygodne, gdyż między innymi sporządzone są przez prezydenta miasta, czyli przez urząd. Nie przez osobę, tylko przez urząd prezydenta, który jednocześnie wydaje te decyzje. Tutaj jest no, kuriozalna decyzja, bo zaraz w drugim punkcie jest, że rzeczywiście tak przewoźnik, jak i KIO ocenia, że rzeczywiście nie wybuduje nawet myjni w tym czasie przewidzianym, z tym, że powołuje się tutaj już do złych zapisów w SIF-ie. I tu jest, też jest przykre, że do tak poważnego przetargu, czy to świadomie zrobiono, czy nieświadomie, ja nie jestem od oceny tej sytuacji, ale naprawdę SIFS jest karygodnie sporządzony. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. To tak, SIFS, warunki zamówienia. Rzeczywiście dużo kontrowersji budził ten dokument. Tak, no ale przypominam również, że rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej jeszcze przed wydaniem orzeczenia opowiedziała się za tym, że to cena ma decydować. Tak na konferencji przedstawiła jasno, korzystniejsza oferta powinna wygrać. No to na litość boską, po co te wszystkie zapisy są, po co właśnie to zabezpieczenie. Z drugiej strony znowu niezrozumiałe dla mnie jest, że w tym SIF-ie nie ma żadnego, że przewoźnik ma posiadać na zajezdni kanały naprawcze. No proszę państwa, każdy z nas ma samochód i wie, 150 autobusów, które codziennie jeżdżą po 20 godzin, żeby nie było tam kanału i kombinacje przy budowie tego SIF-u dla mnie też jest ciekawe, że był pierwszy zapis, że 10 kanałów, później na 8, następnie znalazł się zapis, że 6 kanałów lub stanowisk podnośnikowych i akurat na tej bazie, gdzie firma Michalczewski przedstawiła, jest hala magazynowa z 6 stanowiskami. Jest to znak zapytania, co się działo przy budowie SIF-u, ale tak podkreślam, karygodne jest uzasadnienie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do tego punktu, a jeszcze mamy inne utajnione, czyli gdzie są pracownicy. Ja cały czas podkreślam, gdzie są pracownicy. Nierealna jest stawka pozyskania dzisiaj pracowników, kierowców szczególnie, gdzie na rynku brakuje około 150 tysięcy kierowców. Zawód potrzebne jest tutaj radykalne działania, strategiczne działania rządu też w tym temacie, bo rozmawiamy w ministerstwie i nagle oferent, który 2 lata wcześniej w Radomiu wystawia 2 złote stawkę wyższą, nagle w Kielcach. Są to działania moim zdaniem skoordynowane, które mają doprowadzić albo do wrogiego, tak zwanego wrogiego przejęcia naszej firmy pracowniczej, ewentualnie doprowadzenia do upadłości. Bo jeszcze jest jedna rzecz istotna w tym SIF-ie, że przewoźnik, który wygra przetarg, który podpisze i w razie nie przystąpi do realizacji, nie ponosi żadnej kary. Jest to kuriozalne i nigdzie w żadnym SIF-ie nie spotyka się, no nie ponosi kary, czyli co z tego, że wystawił stawkę, co z tego, że przewoźnik za 5 miesięcy, przepraszam, bo taki jest zapis, że za 5 miesięcy może przystąpić do realizacji tego i tu jest widać, jak zrobiono to przeciwko spółce pracowniczej, czyli jeżeli przewoźnik nie
nie pozyska tych pracowników, to może nagle wypowiedzieć tydzień przed rozpoczęciem już realizacji tej umowy, że nie spełni wymogów, wypowiada umowę. No i co z tego? I po prostu w jakiej sytuacji jest miasto? Katastrofalnej. Więc dlatego załoga też jest niecierpliwiona, widząc tych dwa etapy, czyli jedna decyzja Krajowej Izby Odwoławczej, druga, że ogromne błędy popełniono na budowie SIWS-u. I tu zapewniam tych wszystkich, pana radnego Chłodnickiego, który kierował sprawę do prokuratury, że SIWS preferuje MPK. Proszę chociaż jeden punkt znaleźć, gdzie jest tam punkt, który preferuje MPK. Nie, właśnie ten przykład z kanałami naprawczymi pokazuje, że ten SIWS częściowo ktoś mieszał, szykował pod firmę Michalczewską. Mówimy cały czas o przetargu, o tym, że może dojść do jego realizacji lub nie, jeżeli nawet firma Michalczewski podpisze umowę. Istotne jest chyba to najbardziej zresztą, że to nie jest kwestia tego, że coś nie powstanie, nie zostanie zbudowany nowy budynek, że odwlecze się remont drogi, to jest żywy organizm. Tak, to jest żywy organizm i tutaj też uzasadnienie KIO, że to ewentualnie wyjdzie w karach. No co zwykłego kielczanina interesuje kara, jak nie dojedzie do szkoły, nie dojedzie do pracy, nie dojedzie do służby, do lekarza. To jest naprawdę żywy organizm, jeżeli chodzi o transport publiczny i tu wszystko trzeba zrobić, wszystkie zagrożenia wyeliminować. Tego nie uczyniła Krajowa Izba Odwoławcza. Mam nadzieję, że sąd, ja wierzę w to, że sąd rzetelnie przeanalizuje wszystkie dokumenty. Jeżeli będzie miało jakieś nieścisłość w dokumentach, poprosi o uzupełnienie tych dokumentów, bo podkreślam, ja rozumiałbym, aby Krajowa Izba Odwoławcza jeszcze wystąpiła z pismem do prezydenta, na jakiej podstawie ocenia te ekspertyzy, bo to były też ekspertyzy prawne, że nie zdąży ta firma zrealizować między innymi w te 5 miesięcy myjni i innych warsztatu naprawczego. A to bym rozumiał, ale odrzucić, że tylko z tego powodu, że jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa i jest niewiarygodną osobą, jest to dla mnie decyzja kuriozalna i mam nadzieję, że sąd tego nie podzieli. 29 grudnia ma zapaść decyzja. Możliwe są bardzo różne scenariusze w tej sytuacji, bo sąd może podjąć różne decyzje. Oczywiście sąd jest niezależną instytucją i tutaj może podjąć decyzje różne. Od tego jest to pytanie, ewentualnie jak będzie wyglądał transport od 1 stycznia nowego roku, jest do organizatorów przetargu, czyli do Zarządu Transportu Zbiorowego, do Komisji Przetargowej. Ja powiedziałem to już kilkakrotnie i powtórzę teraz, że MPK składa, jest to spółka pracownicza składająca się z pracowników, z mieszkańców miasta Kielc i ościennych gmin. I my wszystko zrobimy, żeby kielczanie nie odczuli tego paradoksu, które dokonuje się w przetargu. My jesteśmy gotowi w każdy dzień wyjechać na ulicę i to będziemy starali się zrobić. Ale oczywiście, jeżeli będą działania podejmowane przeciwko spółce, też pracownicy, właściciele mają prawo się bronić. Właściciele jednoznacznie określili się w czerwcu, w tym samym dniu, co oferta była otwarta, określili się jako właściciele, podejmując, że nie zamierzają zmieniać pracodawcy, że są w swoim zakładzie pracy i tak powiedziałem, my będziemy naprawdę, wiemy, że jest zima, wiemy, że jest okres bardzo, bardzo trudny w transporcie zbiorowym. My jesteśmy na to przygotowani. My na pewno nie opuścimy, nie zjedziemy z ulic, jeżeli chodzi, podkreślam, jeżeli będzie taka decyzja, oczywiście Zarządu Transportu Zbiorowego. Zresztą Rady Nadzorcze podjęły decyzję, że jesteśmy gotowi podpisać umowę z wolnej ręki na miesiąc z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące. Podkreślam, pracownicy, proszę Państwa, też mają prawo się bronić i będą się bronić, jeżeli chodzi o wrogie przejęcie, jeżeli będą takie drastyczne działania, które będą podejmowane do wrogiego przejęcia naszej firmy, na pewno pracownicy nie będą siedzieć spokojnie, tylko będą reagować adekwatnie do poczynionych działań. No właśnie, panie pośle, bo wydawać by się mogło, że ten przetarg może być bardzo istotny dla firmy Michalczewski, dlatego że pozwala na jej dynamiczny rozwój. To są poważne, duże pieniądze, ale z drugiej strony są obawy, że sobie nie poradzi. Czyli czy chodzi rzeczywiście o to, żeby przejąć kielecki rynek, czy o coś innego? Proszę.
proszę Państwa, tu jest osoba ta druga, która przy firmie Michalczewskiej się kręci, czyli pan Rochowicz, który 10 lat temu właśnie chciał przejąć ten rynek. I to jest dziwne takie pytanie do firmy Michalczewskiej. Co pan Rochowicz robi przy tych wszystkich ogłoszeniach, czy to w Krajowej Izbie Odwoławczej orzeczenia, czy w rozstrzygnięciu przetargu, otwarciu ofert. W każdym bądź razie ja uważam, że i dalej podtrzymuję. Specjalnie ten zapis, który w SIFS-ie, który nie ma zapisu, że ponosi karę w razie odstąpienia od wykonania już, od realizacji tej umowy, pozwala na to sobie właśnie przewoźnik, że może wszystko. No może próbować wszystkich, czyli to jest ukłon jak gdyby do innego przewoźnika wymierzony przeciwko spółce pracowniczej, że ja przez 5 miesięcy będę wszystko robił. Będę próbował was rozbić, przejąć pracowników, przejąć ewentualnie udziały wrogim sposobem, bo my i pracownicy nie chcą tego sprzedać, ale podkreślam, poprzez różne, dzisiaj nie można określić, jakie to działania mogą być. I myślę, że firma Michalczewski za stawkę 6 zł, 6,07 brutto nie jest w stanie wykonać, zrealizować i pozyskać pracowników. Podkreślam, to jeszcze jest utajnione. Autobusy, jakimi będzie wykonywać usługę i pracowników, są te jeszcze utajnione sprawy. Ja się aż boję otworzyć te koperty. Oczywiście ja nie mogę otworzyć, ale gdyby można było, gdyby firma Michalczewski mogła ujawnić, gdzie ma zamiar pozyskać pracowników za tak skandalicznie niską stawkę. Tak, jeszcze raz podkreślam, we Wrocławiu jeździ za 8 zł i można zobaczyć, jak tam wygląda zaplecze techniczne. Bo my wiemy, jak ono wygląda. Za 8 zł to jest ogromna różnica. 2 zł na wozokilometrze jest to ogromna różnica. I tak powiedziałem, gdybyśmy my mieli 8 zł stawkę za wozokilometr, na pewno pensja by nie borykalibyśmy się z problemami kierowców, bo takich też jest. U nas potrzebujemy około 30-40 kierowców w obecnej chwili. I gdybyśmy mieli stawkę 8 zł, na pewno by ich nie brakowało, bo przy naszych cięciach, przy naszych naprawdę działaniach, które podjęte zostały przez zarząd spółki, przez pracowników przez ostatnie 10 lat, naprawdę ograniczyliśmy koszty i za taką stawkę byśmy byli w stanie podwoić praktycznie wynagrodzenie dla pracowników. Dziękuję panie pośle. Bogdan Latoszyński, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, honorowy przewodniczący Solidarności w kieleckim MPK, był dzisiaj gościem rozmowy dnia. Radosław Podsiadły, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.